Można je kochać albo nienawidzić, ale na pewno nie można przejść koło nich obojętnie. Feminatywy. Czy są sztuczne? Czy są śmieszne? Po co w ogóle są? Cześć, mam na imię Ania, będę dzisiaj mówić o feminatywach, ale zanim przejdziemy do treści tego wideo, chciałabym podziękować jego sponsorowi, czyli aplikacji BookBeat. BookBeat to aplikacja do słuchania audiobooków i można przesłuchiwać na niej książki w różnych językach, w tym nawet po norwesku. Ja niestety nie mówię po norwesku, dlatego słucham książek po angielsku, rosyjsku i polsku i właśnie w ten sposób trafiłam na książkę, która nazywa się Wordsland. To właśnie tytuł tej książki był powodem, dla której zdecydowałam się jej przesłuchać, ponieważ jest niesłychanie chwytliwy. Ale o książce, o BookBeat i o ich ofercie dla Was będę mówiła na zakończenie. A tymczasem przejdźmy już do treści tego wideo. Dlaczego te złe feministki zmuszają nas do tego, abyśmy używali feminatywów i łamali sobie na nich język? Zacznijmy od ustalenia, czym są feminatywy, ponieważ według ankiety, którą przeprowadziłam na Instagramie, okazuje się, że 17% z Was nigdy o takim czymś wcześniej nie słyszało. Feminatywum przez W, feminatywum przez V, czy feminatyw jest to po prostu żeńska forma rzeczownika określającego zawód. Tworzy się je przy użyciu czegoś, co nazywa się żeńskimi końcówkami i teraz po prostu przeczytam z listy, ponieważ jest tych końcówek niesłychanie dużo. I jest to owa, ówna, ina, ina, anka. Ka, ini, ina, ica, ica, iha, iha, na, esa. I nie wiem, czy teraz mam Wam wymienić wszystkie słowa, które są przykładami właśnie tych końcówek, ale właśnie chyba to po prostu zrobię na szybko. Krawcowa, hrabina, burmistrzanka, autochtonka, kibicka, sabotażystka, skoczkini, przodkini, sportowczyni, wydawczyni, dawczyni, anielica, diablica, kowalicha, druhna, baronessa. Nie wiem, kim jest kowalicha. Wiecie, kim jest kowalicha? Czy to chodzi o kowala i kowalichę? Bardzo często słyszymy, że feminatywy brzmią sztucznie, że brzmią jakby były wymuszone. Czy więc są czymś, co powstało wczoraj? Historia feminatywów w języku polskim. Feminatywy były popularne już w XVI wieku i wiem o tym, ponieważ przeczytałam artykuł pod tytułem Gender niszczył nasz język już od XVI wieku. Według Wikipedii, która jest według mnie ultimate knowledge source, feminatywy pojawiły się w XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową, wraz z emancypacją kobiet. Po to, aby nazwać zawody, nazwać kobiety wykonujące jakieś konkretne zawody. W związku z tym można wysnuć wniosek, że nie jest to jakiś wymysł, który jest czymś zupełnie współczesnym. Ta tendencja kontynuowała się na początku XX wieku i historyk Zenon Klemensiewicz w 1957 roku napisał: zgodnie z tradycyjnymi tendencjami semantyczno-słowotwórczymi języka polskiego, ma kobieta własną nazwę charakteryzującą, która stanowi równoległy odpowiednik charakteryzującej nazwie męskiej. Ta tendencja odwróciła się dopiero w drugiej połowie XX wieku wraz z przyjściem komunizmu i powodów ku temu mogło być kilka. Ja najbardziej skłaniam się ku temu, że komunizm chciał równouprawnienia dla wszystkich ludzi i chciał, aby wszyscy byli sobie równi. Tak więc według tych zasad komunistycznych nadawanie różnych nazw zawodom ze względu na płeć mogło tworzyć różnego rodzaju dyskryminację. Żarty po ich stronie, ponieważ okazało się, że to właśnie będzie zupełnie odwrotnie, ale o tym opowiem Wam za chwilę, a teraz wracamy do tego komunizmu. Słuchajcie, sposób, w jaki feminatywy były traktowane przez komunizm, był naprawdę niesłychanie ciekawy, ponieważ z jednej strony, aby aktywizować kobiety do wykonywania różnego rodzaju zawodów, pojawiły się słowa takie jak chlewmistrzyni, farmiarka, gizerka, gwięciarka, kolejarka, ładowaczka, murarka, traktorzystka, zbrojarka, żniwiarka. Ale jednak pojawiła się także tendencja do tego, aby wszelkiego rodzaju zawody nobilitujące, czyli takie jak na przykład bibliotekarz, architekt, pojawiały się w formie męskoosobowej. I stąd właśnie zamiast mieć na przykład indeks studentki, mamy indeks studenta. Wraz z upadkiem komunizmu feminatywy zaczęły powracać do języka polskiego, jednak dzieje się to niesłychanie powoli, ponieważ teraz 30 lat później nadal budzą one całkiem sporo kontrowersji i co ciekawe, nadal budzą olbrzymie zaskoczenie ze strony opinii publicznej. Przykładem ku temu może być sytuacja z 2012 roku, kiedy to Joanna Mucha, szefowa jednego z resortów, nazwała siebie ministrą, mówiąc o sobie oficjalnie, i po prostu świat oszalał. Niepozorny krok Joanny Muchy to wielki krok dla wszystkich kobiet w Polsce. W jednym z programów telewizyjnych minister poprosiła, żeby nazywać ją ministrą. Na 100 dni przed euro to nie jest najważniejsza kwestia. Będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby o kwestiach lingwistycznych z państwem porozmawiać. Więc afera była tak olbrzymia i ludzie tak bardzo nie mogli po prostu ogarnąć tego, że to słowo zostało użyte, że aż Rada Języka Polskiego musiała zająć stanowisko. Tak, Rada Języka Polskiego musiała odnieść się do tego, że feminatywy istnieją i co ona powiedziała? Otóż
Formy żeńskie nazw zawodów i tytułów są systemowo dopuszczalne. Jeżeli przy większości nazw zawodów i tytułów nie są one dotąd powszechnie używane, to dlatego, że budzą negatywne reakcje większości osób mówiących po polsku. To oczywiście można zmienić, jeśli przekona się społeczeństwo, że formy żeńskie wspomnianych nazw są potrzebne, a ich używanie będzie świadczyć o równouprawnieniu kobiet w zakresie wykonywania zawodów i piastowania funkcji. Widzimy stąd, że Rada Języka Polskiego traktuje feminatywy jako coś zupełnie normalnego, a naszą niechęć do nas jako coś, co jest po prostu sensu stricte w naszych głowach. Czy jest to możliwe, że to my sami zniechęcamy siebie do używania form żeńskich nazw zawodów? Przyjrzyjmy się kulturze popularnej, przyjrzyjmy się memom, bo one na ogół niosą najprawdziwszą prawdę. Kiedy feminatywy zejdą za mocno, znaleziono psę, młoda suczka rudobrązowa. Za kogo się przebrałaś? Za chirurżkę. Sprzedawca, sprzedawczyni. Fryzjer, fryzjerka, śpię. Kierowca, kierowczyni. Premier, premierka. Muzułmanie, kobiety, feministki, feminatywy i zaimki. Forsują te wszystkie psycholożki, dramatolożki, laryngolożki, a jakoś słowa idiotka czy kretynka już od dawna w polskim języku goszczą. Ten ostatni mem mógł być trochę za ostry, nie? Jakby trochę możliwe, że przesadziłam. Ale wydaje mi się, że świetnie on pokazuje, jak bardzo nam odwaliło, kiedy tylko kobiety zapragnęły, aby nazwy zawodów były odmieniane przez płci. Pomimo tej negatywnej aury naokoło feminatywów, z badania Pracuj.pl jednoznacznie wynika, że powinny być one używane zwłaszcza w ogłoszeniach o pracę. Spośród przebadanych 18 tysięcy kobiet, aż 83% uważa, że żeńskie nazwy stanowisk powinny być używane powszechnie na równi z męskimi. 78% oczekuje używania feminatywów w treści ogłoszeń o pracę. Dodatkowo 55% kobiet stwierdziło, że często używa feminatywów do określenia swojego własnego stanowiska, a 23%, że używa takiego określenia zawsze. 23% to całkiem mało, nie? Nigdy nie słyszałam, żeby mężczyzna określał się feminatywem, nawet jeśli piastuje takie funkcje, które są niejako przypisane kobietom, jak pielęgniarka, sprzątaczka, woźna itd. Dlaczego ludzie nie chcą używać feminatyw? Zapytałam Was na Instagramie, zebrałam wszystkie Wasze odpowiedzi i wybrałam te, które pojawiały się najczęściej, aby stworzyć tą część wideo, tak więc dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. I zarzut numer jeden. Feminatywy to nowa moda, wymyślona przez lewaków, wymyślona przez feministki, wpychana nam na siłę. Wydaje mi się, że opowiadając o historii feminatywów, niejako odpowiedziałam na ten zarzut, tak więc przejdźmy dalej. Zarzut numer dwa. Feminatywów nie ma w słowniku. To fakt, feminatywów nie ma w słowniku i są ku temu tak naprawdę dwa powody. Po pierwsze, od lat 50. komunizm starał się wymazać je z języka polskiego tak, aby unikać dyskryminacji i tak, aby ujednolicić wszystkie stanowiska. A po drugie, prawda jest taka, że te słowa były we wcześniejszych słownikach, ale w słownikach pojawiają się te słowa, których używamy, czyli jeśli jakichś słów w ogóle nie używamy i one wymierają, to przestają one pojawiać się w naszych słownikach. I w związku z tym, jeśli my nie będziemy używać feminatywów, to ich nie będzie w słownikach. No i niestety, tak to działa, tak działa logika. Zarzut numer 3. Feminatywy to śmieszne słowo, można sobie na nich język połamać. Jedna z Was napisała, że jest architektem, ponieważ architektka wymawia się niesłychanie ciężko, ale chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że bardzo wiele rzeczy jest dla nas trudnych i nie do wymówienia, dopóki się do nich nie przyzwyczajimy. I tak na przykład katakumby, prestidigitator, grzech żółka czy wpadł pies do wytapetowanego pokoju mogą również się wydawać takimi trudnymi do wymówienia tank twisterami, czyli... Jak to się mówi po polsku? Przepraszam Was za te anglicyzmy dzisiaj. Akurat w wideo o językoznawstwie brakuje mi polskich słów. Cóż za ironia. Zarzut numer 4. Feminatywy brzmią mniej profesjonalnie. Ten zarzut jest dla mnie niesłychanie ciekawy. Jak może wiedzą niektórzy ci, którzy byli na moim kanale już wcześniej, ja mam trochę zapędy feministyczne. W związku z tym niesłychanie fascynującym dla mnie jest fakt, że kobiety same o sobie mówią, że brzmią mniej profesjonalnie w momencie, kiedy ich zawód jest odmieniony przez płci i jest po prostu formą żeńską. Przez całą historię naszego świata tak naprawdę mężczyźni na ogół piastowali większość funkcji, w związku z tym to oni kojarzyli się z tym czymś bardziej nobilityzującym. Widzicie, na innych słowach też można sobie połamać język. No i w związku z tym to właśnie wydaje mi się fascynujące, że to my, kobiety, uważamy męskie określenia za bardziej nobilityzujące, za bardziej poważne, profesjonalne, a te nasze kobiece jako jakieś tam frywolne, zupełnie bezsensowne. Jest to niesłychanie ciekawe, że my kobiety same siebie
i słowa nas określające określamy za takie frywolne. Nie uważacie? Zarzut numer 5. A nie możemy mówić pani doktor? Słuchajcie, możemy mówić pani doktor, jakby nie ma w tym nic złego. W związku z tym, jeśli mamy zawody, które powszechnie są wykonywane przez kobiety, takie jak sprzątaczka, nauczycielka, powinniśmy też mówić pan nauczycielka, pan sprzątaczka, prawda? Nie mamy problemu z używaniem słów takich jak blogerka, youtuberka, czyli generalnie określania wszystkich tych zawodów, które niejako opinia publiczna uważa za mniej wartościowe. I właśnie dlatego wydaje mi się, że to wszystko leży tylko i wyłącznie w naszych głowach. To wszystko jest związane z faktem, że musimy przełamać stereotyp, musimy przełamać swoje lęki i wyjść z naszej własnej strefy komfortu i zacząć używać tych polskich słów, które są w naszym słowniku od tak dawna, bo to jest po prostu charakterystyczna cecha języka polskiego, że wszystko odmieniamy przez płci, prawda? Więc po prostu róbmy to. I teraz chciałabym pokrótce przedstawić Wam 3 przykłady, w jaki sposób negatywnie na naszą percepcję wpływa nieużywanie feminatywów. Pierwszy przykład to opowieść o chirurgu. Zaczynam opowiadać. Ma wypadek ojciec z synem. Ojciec umiera, syn trafia do szpitala na stół operacyjny. Na salę operacyjną wchodzi chirurg, patrzy się na tego mężczyznę i mówi: nie mogę na nim operować, to mój syn. Przyznajcie się, jak wiele z Was nie w pierwszym momencie skumało, że tym chirurgiem była matka chłopca. Drugi przykład, kiedy to niekorzystanie z feminatywów ma negatywny wpływ na nawet percepcję naszej własnej historii, to jest przykład z Łodzi, mojego rodzinnego miasta, gdzie istnieje ulica nazywana Aleją Włókniarzy. I ta nazwa ulicy jest niesłychanym przekłamaniem, ponieważ w Polsce, w Łodzi, w większości właśnie tą funkcję piastowały kobiety, czyli włókniarki. I jest dla mnie fascynującym, dlaczego to włókniarzy się nobilituje ulicą, a nie te włókniarki, które rzeczywiście pracowały i kaleczyły sobie paluszki na igiełkach. Trzeci przykład jest związany z etnografią, czyli polem, które jest bliskie mojemu sercu, jako że studiowałam etnografię przez wiele lat i niestety nie skończyłam na sam koniec, ponieważ tak wyszło. Ale o co chodziło? O malowidła na ścianach, które są obecne we Francji i w Hiszpanii. Te malowidła pojawiły się tak bardzo dawno temu, że nie wiadomo, kto je poczynił i w związku z tym badacze jakoś naturalnie uznali, że dokonali ich ludzie, czyli mężczyźni, ponieważ to mężczyźni są tymi ważnymi, mądrymi elementami w naszym społeczeństwie, które rzeczywiście jest w stanie dokonać czegoś przełomowego. No, jakby żarty po stronie właśnie tych wszystkich etnologów, którzy tak twierdzili, ponieważ jakoś całkiem niedawno okazało się, że to właśnie kobiety najprawdopodobniej te malowidła poczyniły. Słuchajcie, swoją drogą, to nie jest tak, że we wszystkich językach feminatywy są czymś dziwnym. Tutaj w Czechach, gdzie żyję, doktorka jest tak zupełnie normalnym słowem, że w momencie, kiedy robiąc research do tego wideo, dowiedziałam się, że w Polsce jest słowem uważanym za mniej profesjonalne czy o znaczeniu negatywnym, to aż w ogóle jakoś tak się niezręcznie i dziwnie poczułam. Język jest medium, dzięki któremu możemy komunikować, jak wygląda, jak pracuje, jak działa nasza kultura. Służy on jednocześnie do wywierania wpływu, do określania władzy, a płeć jest niesłychanie mocno powiązana z władzą. W naszej historii kobiety aktywne zawodowo pojawiły się dopiero właśnie od mniej więcej tam XVIII-XIX wieku i w związku z tym mamy bardzo mało bohaterów. Bohaterek, nie ma bohaterek, a nie bohaterów. Boże, chyba sama do siebie robię to wideo, bo wstyd. O których pisałyby książki, z którymi identyfikować mogłyby się dzisiejsze dziewczynki, które właśnie takie nobilitujące, profesjonalne, poważne stanowiska zajmowały. I właśnie dlatego wydaje mi się, że nadszedł czas, aby rzucić naszemu językowi wyzwanie, aby rzucić nam samym wyzwanie, wyjść z tej strefy komfortu i spróbować wprowadzić feminatywy do mowy powszechnej, tak abyśmy wszyscy po prostu zupełnie normalnie się w ich otoczeniu czuli. Ta historia o chirurgu czy o Alei Włókniarzy, o której wcześniej opowiadałam, wydaje mi się, że świetnie ilustruje, jak wiele jak wiele niedomówień może pozostawiać sytuacja, w której mówimy o jakimś zawodzie w formie męskoosobowej, ponieważ tak, słowa takie jak doktor, architekt, to nie są słowa neutralne. To są wyrazy męskoosobowe, one określają mężczyzn i jeśli nie dodamy do nich jakichś dodatkowych, sformułowań takich jak pani,
to po prostu nasz rozmówca nie będzie w stanie zrozumieć, nie ma się co tutaj oszukiwać. Mężczyźni są takim jakimś niepisanym standardem, te męsko-osobowe formy są niejako takimi bardziej naturalnymi formami, których powinniśmy używać, jednak wydaje mi się, że właśnie przełamując się, wychodząc z tej naszej strefy komfortu i popularyzując formy określające także kobiety, właśnie będziemy w stanie zmienić naszą przyszłą historię w taką stronę, aby to właśnie kobiety zajmowały te bardziej nobilitujące, bardziej prestiżowe funkcje. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób język kształtuje naszą rzeczywistość i w jaki sposób język angielski z kolei wpłynął na to, że kobiety stały się niejako takim przydupasem mężczyzn i że są taką dużo mniej nobilitującą, dużo mniej profesjonalną, dużo mniej prestiżową wersją człowieka, to polecam Wam książkę Wordslut, którą przesłuchałam na BookBeat, która według mnie jest świetnie napisana i jeszcze lepiej opowiadana przez samą autorkę. Tak więc gorąco Wam ją polecam i swoją drogą BookBeat nadal i wciąż ma ofertę dla swoich nowych klientów. Otóż jeśli będziecie chcieli zalogować się do ich aplikacji i skorzystacie z kodu ANIAGEMMA, to możecie wykorzystać 30 dni darmowego okresu próbnego, co według mnie jest niesłychanie świetną sprawą, ponieważ oznacza to 30 dni darmowego słuchania audiobooków, od których ja osobiście jestem uzależniona. Tak więc gorąco Wam polecam skorzystać z ich oferty, gorąco polecam Wam także przejrzeć inne ich tytuły. Jeśli macie jakieś inne ich tytuły, które według Was są inspirujące, to zostawcie mi je w komentarzach. A tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Jeśli tak, to dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna Was youtuberka Ania. Pa, pa.